Komentarz dziennika gazety prawnej. Na polskim rynku działa coraz więcej rozwiązań w zakresie płatności mobilnych. Mamy już SkyCasha, MPA, Maspa. Niedawno PKO BP uruchomił swój własny pomysł w tym zakresie, czyli płatności ICO, a w miniony piątek wystartowała nowa firma z rozwiązaniem o nazwie Codipay. Motywacją do powstawania tych systemów są wysokie koszty obsługi transakcji. Kartami płatniczymi Wizy i Mastercarda. Po prostu prowizje, jakie sklepy muszą płacić za obsługę transakcji tymi plastikami, są wysokie. Niestety, mnogość systemów mobilnych może zadziałać na ich niekorzyść. Każdemu z tych systemów z osobna będzie ciężko zdobyć odpowiednią liczbę klientów, aby utrzymać się na rynku. A to z kolei może zadziałać na korzyść Wizy i Mastercarda, którym łatwiej będzie konkurować z wieloma mniejszymi graczami niż z dwoma czy z jednym większym podmiotem.